Witam szanowne grono gracze. W końcu jestem po pracy, mogę chwilę usiąść, coś zagrać i nagrać dla was materiał. Dzisiaj chciałem uruchomić po raz pierwszy pewną grę. Pewną grę, która zdefiniowała właściwie całe, może nie moje, no tak, moje gamerskie życie, tak to można powiedzieć. Gamerskie, dziwnie to brzmi. Ale właśnie chodzi, no nie będę przedłużał, po prostu chodzi o Diablo na GOG.com. I wiem, I know, że dzisiaj jest Path of Exile. I wiem, że jest nowa liga i oczekiwaliście filmu z Path of Exile, ale po prostu nie mogłem obejść obok tego, obojętnie, w szczególności, że pani Joasia, pozdrawiam, z GOG mówi: Krzysztof, mamy Diablo. Ja mówię: okej, okay, chcę. No i będziemy uruchamiać po raz pierwszy ever tutaj, ponieważ chcę zobaczyć, jakie są ustawienia, w jaki sposób skaluje się na Windows 10, bo z tym był problem. Nie wiem, czy wiecie, ja używałem tam Belzebub moda jakiegoś na rozdzielczość, że można było naprawdę bardzo fajnie grać. No ale wiecie, jak było. W sumie dobrze to działało, szczerze wam powiem. Ale zobaczmy. I teraz tak mam: Diablo LAN Connection Only and High Resolution Support. Czyli jest tu wsparcie wysokiej rozdzielczości. Intrygujące. Diablo Classic. The version features Battle.net support and original SVGA graphic. Myśmy chyba brali to upgrade'owane, ale video settings, poproszę. O kurcze, jakie tu są rozdzielczości! Widzicie to? Widzicie to? Masakryczne! Vertical to, no, zostawimy tak jak jest, default. Windowed, jest! Weźmy, wrzućmy to. Skalowanie jest nie na full screen, tylko na okno. Albo co tam? Wrzućmy na default, zobaczymy, pewnie na full screen nam wrzuci. Okej, okay, anizotropowe, możemy wrzucić 16. Ciekawe. Tutaj też anti-aliasing w Diablo 1. What the hell? Co się dzieje? Okej. Okay. Zasejwowałem, exit i wejdźmy sobie na to. Czyli... Ale powiem wam, że się odpalił od kopa, nic się nie krzaczy. Ja mam tutaj trzy monitory podpięte. Lewa, prawa, wszystko śmiga, nic nie, wiecie, nie latało. A to jest na full screenie. Yes. Ta muzyka. Dobra, jestem zamknięty tutaj, muszę troszkę przyciszyć. Okej, okay, ściągłem to do paska, wróciłem, nie było żadnych problemów, więc spoko. Multiplayer. Okej, okay, local, możemy zmontować modem. Direct cable connection. Okej, okay, ale wrzucimy sobie single player. Weźmy sobie, mamy Warrior, Roach i Sorcerer. Oczywiście to jest taka klasyczna wersja, prawda? Bo później w Belzebubie na przykład było o wiele więcej rzeczy wrzucone. Możemy dać... To jest w sumie najciekawiej. W sumie, właściwie w pewnym sensie najłatwiej. Okej. Okay. Oh god, nie wierzę. Hello, my friend. Stay a while and listen. Hello, my friend. While you are venturing deeper into the labyrinth, you may find tomes of great knowledge hidden there. No, jest klimat. Jest klimat. Dajmy escape, dajmy opcję. Okej, okay, muzyczka. Sounds. Color cycling. Previous menu. Nie mam tutaj dużo, bo w sumie wcześniej te ustawienia są montowane. Ale powiem wam szczerze, że to dobrze nawet śmiga. Chodzi mi o to, że ten ekran jest oczywiście obcięty w pewnym sensie. Czyli ta rozdzielczość jest zupełnie, zupełnie inna niż moglibyśmy się spodziewać. Ale z tego co tam widziałem, mogę sobie tą rozdzielczość ustawić. Wyjdźmy w takim razie z Diablo. Zmieńmy sobie rozdzielczość na Windowed na przykład. I zobaczymy, jak to będzie dalej śmigać. Bo właściwie mnie bardzo interesuje, w jaki sposób można by to jeszcze poustawiać. Więc weźmy sobie na przykład rozdzielczość załóżmy tą. I damy Windowed
I skalowanie. I odpalmy to. No i mamy piękny wod, jak widzicie. Kurde, rewelacyjnie to działa. Jestem w turbo szoku, naprawdę. Okej, jak teraz wyjdę sobie, o. Widzicie, mogę. Mogę sobie latać kursorem teraz na lewo, prawo i bez problemu sobie siedzi to. Okej, wchodzimy. Taki loading szybki. Gra sprzed wieków. Wręcz. No i też mamy właśnie taki obklejony. No teraz tak, w Belzebub modzie można było sobie oddalić ten ekran, że był taki naprawdę szeroki ten ekran. I to było naprawdę intrygujące. Ja myślałem, że też tak zmontują to. Z tego co widzę, to jest właśnie w taki sposób zrobione, że to jest okno i widzimy tak, jak to było w oryginale, bo właściwie... Nie, właściwie to bym się bardzo zdziwił, gdyby Blizzard stwierdził, że nagle wrzuci te oddalanie ekranu i tak dalej, bo w sumie chodziło o to, żeby rzeczywiście wrzucić grę klasyczną, taką jaką była. I już czuję ten klimat, idziemy do dungeonu. The sanctity of this place has been fouled. It's been fouled. Weźmiemy sobie Fireballa. O, mamy ze staffa jeszcze. O, mamy coś, Scroll of Inferno. O, Potion of Healing, Rax. Jakaś szmata nam wyleciała. Potka. Magiem się fajnie gra na początku. Oczywiście trzeba mieć milion ton flaszek. Ale jest troszkę łatwiej niż na przykład wojownikiem, jak wpadniecie na, nie wiem czy kojarzycie, łuczników, którzy po prostu trafiali w waszą tarczę i było tylko nie można było się ruszyć. Albo buczel, który wyskoczył z tasakiem. No to było mega. To co mi się to wszystko przypomina. Kurczę, rewelacja. Ciągam się już powoli. Okej, okay, tak więc daję wam znać, że na GOG to jest. Widzicie mniej więcej w jaki sposób to zmontowali. I powiem wam, że za gierkę, która wyszła, już nawet nie pamiętam ile lat temu, 20? Już nawet nie liczę, po prostu chcą 34 zł. Czyli za taką turbo klasykę, najlepszy hack and slash tamtych lat, po takim czasie jeszcze 34 zł. Cenią się. Naprawdę się cenią, ale w sumie się nie dziwię, no. Szczerze mówiąc, bardzo wiele osób kupi tą wersję, bo rzeczywiście to dobrze chodzi na tego Windowsa. Zachowali ten klimacik w pełni. Okej, mamy jeszcze level. Rzucimy sobie magic, więcej many. Poproszę. No i oczywiście chcę wam wspomnieć o najważniejszej rzeczy, że Median XL jest dostępny do dwójki, to jest taki mod Diablo 2, jak zapewne wiecie, który dodaje dużo nowych rzeczy. Niektórzy mówią, że no za bardzo przegięli z kolorystyką, jeżeli chodzi o to nowe spele i umiejętności, nie za bardzo to pasuje do klimatu, a jedni twierdzą, że jest po prostu genialny i trzeba wziąć i grać, bo tak jakbyśmy nową grę, w nowej grze działali, więc to jest mega sprawa. Okej, okay, ja idę szukać buildu, prawdopodobnie będę szedł na Pawexa na Freezing Pulsa, ale dopiero w niedzielę. Ty? Tak więc dziękuję wam za uwagę, fajnie było odpalić razem z wami tą gierkę, w szczególności, że to jest po prostu klasyka, panie, klasyka. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, see ya around, next time. I tak dalej. Na razie.